Okres wakacji to okres intensywnej pracy inwestycyjnej naszego miejskiego samorządu. Oprócz wielkich budów realizujemy także te mniejsze i dzisiaj z panem Bogdanem Szewczakiem, prezesem rodzinnej firmy Drogi i Mosty, podpiszemy umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1036L. Ta nazwa kryje budowę chodnika wzdłuż ulicy Francuskiej za obwodnicą do kładki na rzece Klukówce, tam gdzie miasto graniczy z okalającą nas gminą ze wsią Grabanów. Koszt tej oczekiwanej nie tylko przez mieszkańców tej części miasta, ale także przez mieszkańców okalającej nas gminy inwestycji to 164 tysiące złotych. Termin realizacji tej inwestycji jest na 25 września. 2020. Długość tej ścieżki będzie w granicach 290 metrów bieżących i około 780 metrów kwadratowych.